Witajcie, nazywam się Łukasz Wylężek, jestem technologiem firmy Buckles. Znajdujemy się w restauracji Brick i tutaj będziemy kręcić dla Was cykl szkoleń. Chcielibyśmy Was zarazić pasją, jakie jest cukiernictwo. Na pewno każdy z Was znajdzie coś dla siebie. Witam Was, moi mili, ponownie. Dzisiaj zajmiemy się torcikami dla dzieci. Torciki bajkowe, dziecięce. Pokażę Wam, w jaki sposób prosty użyć żelu, czekolady, aby przystroić nasz torcik. Mało tego, zatrudnimy również dzieciaki do przystrajania torciku, bo wiadomo, że to im najwięcej radochy sprawia, gdy same sobie go przystroją. Prosto i szybko. Zobaczcie. Zaczynamy, moi drodzy, od roztapiania czekolady non-temp. Będzie nam potrzebna do wyrysowania kontur bajki, którą umieścimy na górę torcika. O co chodzi? Już Wam pokażę. Punkt pierwszy. Odpowiednie rozgrzanie non-tempa. Jest to czekoladka, jest to polewa czekoladowa, która ma dosyć fajne, szybkie zastyganie. Nie klei się do rączek. Naprawdę torcikowi doda dużo połysku i efektu. Teraz zajmiemy się przygotowaniem polewy non-temp. Jest to bardzo ważna sprawa, aby uzyskać maksymalnie dobrą jakość polewy. Należy przede wszystkim nie przegrzać polewy. Czyli ja sobie załączam mikrofalówkę na przedostatni poziom. Jest to około 650 W. Załączam na minutę, nie więcej. Po minucie należy czekoladę przemieszać. A dlaczego? Kumulacja mikrofal następuje w jednym miejscu. Jeżeli zostawimy czekoladę na dłużej jak 2 minuty, w pewnym momencie ona nawet się może spalić, gdzie na około po prostu będzie nieroztopiona. Minuta, mieszamy. Pamiętajcie o tym. Wyłączamy mikrofalówkę, wyciągamy czekoladkę. Zobaczcie, częściowo roztopiona. Należy przemieszać. Myślę, że jeszcze pół minuty i wystarczy. Zauważcie, że polewa nie do końca jest roztopiona, lecz to wystarczy. Ona już jest w takim stanie, że samo mieszanie wystarczy, aby była gładziutka i płynna. Dostałem sporo maili z zapytaniem, czy może to być zwykła czekolada w tabliczkach zakupiona gdzieś w sklepie i w ten sposób przydekorowana. Jest problem. To całkiem inny produkt. To jest produkt przeznaczony do dekoracji, który na pewno posłuży nam w sposób właściwy i łatwiej nam się będzie na niej pracować. Czekoladkę, tą polewę non-tempa oczywiście możecie sobie zakupić na naszej stronie www.sweetdecor.pl. Ok, polewa gotowa. A teraz pokażę Wam, jak zwinąć torebkę do pisania czekoladą. Przyjrzyjcie się uważnie. Radzę kilkakrotnie puszczać ten filmik od początku do końca i wraz ze mną zwijać torebkę. Wy dojdziecie do perfekcji, a ja będę miał oglądalność powyżej miliona. Chwytamy między dwa palce jedną końcówkę, drugą owijamy wokół dłoni. Dłoń zostaje w środku, cały czas tam trzymamy w środeczku tą końcówkę, a tutaj zobaczcie, ciągnąc do góry, wyrabiamy sobie wielkość końcówki. Ważne, aby już ustawić w ten sposób tak zwaną tytkę, ten kto był na naszych szkoleniach ostatnio wie, o co chodzi. Aby końcówka była już odpowiednio wyregulowana. Możemy oczywiście zamknąć ją całkiem i przyciąć nożyczkami, ale wierzcie mi, że ma to znaczenie. Gdy będziemy obcinać nożyczkami, spłaszczymy końcówki tego worka, to już nie pozwoli nam na idealne pisanie i dekorowanie. Teraz ważne, aby torebkę zawinąć dosyć mocno do środka. Im mocniej, im lepiej to zrobimy, tym mniej będziemy mieli upaćkany nasz stół w kuchni. Test. Idealna. Już wcześniej przygotowałem sobie torcik. Jest to zwykły torcik jakiś kremowy, otoczony masą Petit Nice. Na dole zrobiłem falbaneczkę. Pamiętacie wałki? Robiliśmy wałki, narabialiśmy szczypcami. Zrobiłem to w identyczny sposób. A tutaj użyłem sobie posypki, którą oczywiście możecie u nas zakupić na stronie www.sweetdecor.pl.
i tą posypką otoczyłem sobie tort dookoła, tuż nad falbanką. Pamiętajcie, aby zwilżyć to miejsce, w którym chcecie mieć przyklejoną posypkę czekoladową, aby to na wszystko ładnie przylgnęło. Zobaczcie, wygląda rewelacyjnie. Wydrukowałem sobie z internetu www.kolorowanki.pl, tam pewnie znajdziecie tego gościa, Kubusia Puchatka. Jest to taki misiu, którego bardzo często dzieciaki wybierają na swój torcik. Oczywiście to może być każda inna postać, co tylko sobie tam dzieciak wymarzy. I teraz pokażę Wam, w jaki sposób przenieść go na torcik. Zobaczcie, zwykła koszulka foliowa. Tam umieszczamy naszego gościa. Teraz jest ważne to, o czym mówiłem na początku. Dobrze skrojona tytka pozwoli nam na ładne wykończenie kontur Kubusia. Pamiętajcie o pewnych zdecydowanych ruchach. Im będziecie robić wolniej, tym obrazek gorzej wyjdzie. Nasz czekoladowy kubuś gotowy. Wystarczy wyjąć kartkę, a folię z kubusiem odłożyć w chłodne miejsce. Tam czekoladka zastygnie, przeniesiemy ją na torcik. Teraz do kubusia potrzebny nam będzie żel. Kontury, które przygotowaliśmy, będziemy wypełniać żelem. Jest to diament neutralny. Fajny, świetny żel, który pomoże nam wypełnić tego kubusia w sposób idealny. On ładnie się złączy, wypełni całego kubusia. Zresztą sami zobaczycie. Można sobie oczywiście go barwić. Tutaj wcześniej przygotowałem różne kolory, żółty, niebieski, czerwony. Jak ktoś ma czarno-białe odbiorniki, przygotuję jeszcze zielony. Korzystam tutaj z barwników, które możecie zakupić na naszej stronie www.sweetdecor.pl. Dosłownie kropelka na taką ilość bardzo mało barwnika. Torcik gotowy, żele gotowe. Kubuś nam ładnie zastygnął. Przed przełożeniem go na torcik delikatnie smarujemy górę wodą. Smarujemy go tak długo, aż masa cukrowa nie zacznie delikatnie puszczać cukru. Wyczujemy to, ponieważ masa cukrowa delikatnie zaczyna nam się rozpuszczać i pędzel już napotyka opór. Teraz bierzemy naszego kubusia. I oczywiście stroną od czekolady kładziemy na górę tortu. Delikatnie palcem dociskając czekoladę. Czekolada złapie torcik. Kubuś został na torciku. Możemy mu jeszcze coś dorysować, czekoladka nam została. Czekolada w takiej postaci, czyli w naszym woreczku, można ją śmiało rozgrzać w mikrofalówce. Umieszczamy po prostu woreczek w środku, pół minuty, będzie ok. Teraz możemy sobie śmiało domalować coś do kubusia. Żele oczywiście możemy wykorzystywać w taki sposób, jak przygotowaliśmy, ale żeby ładnie wypełniły nam obrazek, który jest na torcie, można śmiało do nich dodać wody. Jest to około 30%. Najlepiej dolewać i sprawdzać konsystencję. Sami zorientujecie się, kiedy zrobić. Żel diament ma właściwości odparowujące, więc on śmiało może być nawet takiej konsystencji. Gdy wylejemy go na naszego kubusia, po godzinie, dwóch zacznie galaretkować. Przelewamy żel do środka. Tutaj już można sobie pozwolić na większą ilość.
nasze żele są tak skonstruowane, że nawet stykając się, nie przenikają siebie barwnikami. Najlepiej wylewając większe powierzchnie, na początku zrobić sobie kontury, wtedy łatwiej nam będzie wypełniać. Góra tortu gotowa. Pozostała nam jeszcze tylko jedna rzecz. Udział naszych milusińskich w tworzeniu torcika. Dajcie im to. Pozwólcie popisać sobie po bokach, będą przeszczęśliwe, a chwilę tą zapamiętają na całe życie. Teraz wykorzystamy pisaki spożywcze. Są to flamastry, którymi śmiało nasze dzieciaki mogą sobie narysować dowolne obrazki z boku. Moje dzieciaki zostały w domu, muszę to zrobić sam. Te pisaki można oczywiście zakupić na naszej stronie www.sweetdecor.pl. Moi drodzy, to wszystko na dzisiaj. Odwiedźcie na stronie www.sweetdecor.pl. Oglądajcie nas na YouTubie i polubcie nas na Facebooku. Na razie. W dzisiejszym odcinku wykorzystaliśmy następujące produkty.